koncerty noworoczne w Pępowie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez gminy. W tym roku muzyczne widowisko wzbogacono o ogłoszenie wyników pierwszego plebiscytu Laur Aktywności Społecznej. Laur Aktywności Społecznej to plebiscyt, który po raz pierwszy odbył się w gminie Pępowo. Z tego co nam wiadomo, to pana inicjatywa. Nie do końca, aczkolwiek podejrzewałem to u kolegi z Zamiedzy na gminie Pakosław. W ubiegłym roku byłem zaproszony na koncert noworoczny, gdzie właśnie tam też taki plebiscyt się odbywa. Bardzo mi się ta forma wyróżnienia tych liderów lokalnych spodobała i zaproponowałem tutaj, żeby u nas w gminie też taki plebiscyt poprowadzić. Powołaliśmy kapitułę tego konkursu dość szeroką, bo w składzie 20 osób, tak żeby było szerokie spojrzenie na działalność na terenie gminy i myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, sami nominowani również. No właśnie, na scenie stanęło kilkanaście osób, oni tak faktycznie wszyscy na te laury zasługiwali. No oczywiście statuetki nie mógł otrzymać każdy. Ktoś musi być pierwszy, tak, więc wyróżnionych było po trzech w każdej kategorii, natomiast no, laur tylko dla jednego. No, tak już po prostu bywa w rywalizacji. Ponad 1100 głosów oddali mieszkańcy. Zaangażowali się w to, aby wybrać spośród siebie liderów? Myślę, że nie jest to mało, aczkolwiek myślę, że ta forma tego plebiscytu dopiero się u nas na terenie gminy rozkręca. To jest, tak jak mówiłem, to jest pierwszy konkurs, więc myślę, że w latach następnych jak to się troszeczkę tutaj rozniesie, rozpropaguje, przyjmie, jak to mówią na tym terenie, więc myślę, że będzie tych głosów znacznie więcej. Decyzją mieszkańców, którzy oddali ponad 1100 głosów, w kategorii organizacja społeczna zwyciężyło OSP Pępowo, w kategorii działacz Mirosława Bigaj, w kategorii lider przedsiębiorczości Sebastian Koncewicz z firmy Agi, a w kategorii sportowiec Ewa Roszak. Zwycięzcy nie kryli zadowolenia z wyróżnień. Dzisiaj pana firma została nominowana w kategorii lider przedsiębiorczości w plebiscycie organizowanym przez gminę Pępowo. Otrzymać nagrodę tutaj, u siebie, na miejscu, jest przyjemniej? Jest to duży zaszczyt dla nas, tak? Jako dla mnie, właściciela i firmy, także dla pracowników, bo dzięki nim istniejemy, tak? Oni dla nas pracują, a my spełniamy wszystkie ich miary oczekiwania, które jako przedsiębiorcy możemy, tak? I wyróżnienie dla nas, że na swojej ziemi, to powiedział, dostaliśmy tą nagrodę. Także że jesteśmy bardzo zadowoleni z siebie i dumni. Wspieramy różne lokalne działania, OSP, czy koła gospodyń wiejskich, czy koła emerytów i staramy się dzielić w tym, co możemy i co umiemy, tak? Z lokalną społeczeństwem. Nie byłam w ogóle przekonana, że zostanę typowana do pierwszej trójki. Byli wspaniali tutaj typowani kandydaci, znamienici, to jest znani z naszego okolicznego runway. W życiu się nie spodziewałam, że to ja osiągnę taki sukces. Statuetka ciężka? No troszkę waży. Ale też treningi ciężkie, bo żeby osiągać sukcesy, to trzeba sporo czasu, siły poświęcić, aby je osiągnąć. No muszę przyznać, że dzięki mojemu mężowi i jego wyrozumiałości mam chwilkę czasu też dla siebie wieczorami. Dzieci zostawiam, podrzucam raz babci jednej, raz drugiej. Dziękuję wam bardzo za tą pomoc, ale po prostu robię to, co lubię i to mi sprawia ogromną satysfakcję. A dziś taka nagroda to takie ukoronowanie tego, co do tej pory udało się zdobyć? Myślę, że tak, aczkolwiek ostatni bieg w Runaway w Gostyniu pokrzyżował troszeczkę moje aktualne plany, kontuzja, którą cały czas walczę, leczę, ale no nie poddam się tak łatwo, także mam nadzieję, że wiosna znów będzie moja.